Zakończyła się siódma edycja ogólnopolskiego przeglądu małych form teatralnych imieniem Adama Luterka. Na wejherowskiej scenie zaprezentowały się zarówno grupy teatralne z Gdańska, Choczni, Trzcianki, Chojnic, Sopotu, Wejherowa oraz powiatu wejherowskiego, jak również aktorzy solo, czyli tzw. monodramaty. Jury w składzie Magdalena Gajewska, Marek Richter i Stanisław Miedziewski po obejrzeniu 9 monodramatów i 10 przedstawień przyznało pierwsze miejsce dla teatru Poezja Lotka z Trzcianki za spektakl Madonny Bieszczadzkie w kategorii przedstawień zespołowych. Nagrodę główną otrzymało Chojnickie Studio Rapsodyczne za spektakl Versus. W kategorii monodramatów pierwsze miejsce otrzymał Wojciech Cichy za spektakl Geppetto z Teatrum Mundi. Nagrodę główną przyznano Monice Płomin za spektakl Bazarówna. Wręczono także nagrodę specjalną dla reżysera spektaklu Madonny Bieszczadzkie Włodzimierza Ignasińskiego z Teatru Poezji Lotka z Trzcianki.